Cześć, witajcie moi kochani, z tej strony z koniu! Wracam po przerwie i zapraszam was na wspólny lot Berkatem i razem ze mną jest dzisiaj gość specjalny, kolega z dywizjonu Shadow Fighter. Proszę, przedstaw się. Hej, hello. No, popularnie znany w naszym klanie jako Ninja. Właśnie, zapraszamy do SGS-a. Jeszcze mamy miejsca, ale już niedługo. Otóż to. Tak, dokładnie, no. I lecimy sobie dzisiaj F-8F Bearcat, amerykański samolot czwartej ery, przekoksu jakich mało. Cztery szybkostrzelne karabiny 12,7 mm. Proszę państwa, to nie jest broń, to jest apokalipsa. Nic tak nie podpala po prostu jak te karabinki właśnie rzeczone. Dosłownie, naprawdę, uwierzcie mi, latałem nim już parę razy po tym nowym patchu. I naprawdę gościu zawsze się podpala na krótką seryjkę. Potwierdzam, na stoku też tak jest. No, amunicja na cele naziemne albo smugowa do wyboru, ja wolę na naziemne. Co ty na to, Shadow? Spoko. Dobra, co jeszcze można powiedzieć? Wybaczcie, że tak trochę dużo będę mówił o uzbrojeniu, ale po prostu to jest rzecz, która mi się najbardziej w tym samolocie podoba. Co mówiłeś? Dobra, nieważne. W każdym bądź razie tak. Co zauważyłem, że ludzie robią, a czego się nie powinno robić? Mianowicie oddają z tego długie serie. Tak jak, nie wiem, na przykład w niemieckiej G2 dosyć długie serie się oddaje. Nie. Tak się nie robi. Króciutkie serie, po kilkadziesiąt pocisków maksymalnie, ponieważ amunicji mamy do tego mało. Zwłaszcza biorąc pod uwagę szybkostrzelność. Tak więc króciutkie serie i to wam starczy amunicji spokojnie na 5-6 samolotów myśliwskich oczywiście. Jeśli macie celne oko oczywiście. No oczywiście, jeśli macie celne oko, jeśli nie, no to... To wam starczy co najmniej na jeden. Ale zawsze to coś. Ale dokładnie zawsze to coś. I tak, parametry techniczne inne samolotu. Wspinanie się do kilometrów 6 jest niezłe, aczkolwiek mam wrażenie, że ostatnio i tak został znerfiony w porównaniu do patcha 1.37. 1.39 w sumie nie latałem, więc nie wiem jak to jest. I co jeszcze można o nim powiedzieć? Bardzo dobrze się kręci. Tak, bardzo dobrze się kręci i widzę już, że mieliśmy pecha w losowaniu, bo trafiliśmy na meteora. Nie mam pytań. A, no w sumie tak, mogłem się domyślić, że shooting stary są, B-17 w ogóle bardzo mało. O, koledzy z 4V, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo fajny polski klan. For Victory się nazywa. Tak. Wspinanie się jest niezłe do 6 km, później już trochę zaczyna słabnąć, zwłaszcza w porównaniu takiej D13 obecnie. No ale za to prędkość po prostej, no to jest coś pięknego. I też kręci. Kręci się ten samolot chyba najlepiej na czwartej erze. Może Gryfony mogą z nim rywalizować, ale to też mają na pewno z nim bardzo ciężko. To już zależy od sytuacji, od przewagi bojowej, wiadomo. No właśnie kiedyś leciałem Gryfonem i niestety nie mają tak łatwo. Także można powiedzieć, że jest zwrotniejsze. Ociupinę, ale jednak. No to już tam wiadomo, zależy od sytuacji, od tego na jakim poziomie rozwoju wy jesteście, na jakim poziomie rozwoju jest przeciwnik, no. To już dużo zależy od przypadku. Otóż to. I co robimy z tym meteorem? A kurczę, mnie ci koledzy z 4V korcą, no korcą. Wiem, że nie powinienem. Ale tu widzę Spitfire'a na pułapie i myślę, że to jest póki co ważniejsze. Meteor może sam się strąci. Dobra, i na co go rzuca? Zazwyczaj go raczej na jety nie rzuca, to jakiś wypadek. Jesteśmy po prostu zbyt zajebiści. Meteor próbuje do nas podbić z 3 km, pozdro. Chyba mu się tu... Nie wiem, ja obecnie nurkuję sobie na Gryfona. Jezus Maria, strzela do mnie. Będzie mało komentarza, bo się staram teraz. O, już krytyka dostał. Ojej, jak mi krzykło. Dobra, za bardzo zszedłem w dół. A, już Gryfon
poharatanym skrzydłem to już właściwie spada, a nie lata. Kurde, 300 nabojów zmarnowałem. Za dużo, tak to jest, tak się wraca do czegoś po jakimś czasie, już się nie ma takiego skupienia. Shadow, tam Tempest do ciebie leci i nawet drugi Tempest. Jestem taki sławny. No dokładnie, będziesz w internetach. Jakby się podświetlił, to mógłbym coś pomóc. Weź do wiadomości, że mam go na ogonie. Wystarczy? No wystarczy, Meteor się jeszcze wprawsza na imprezę. Tak to jest, jak się maskowego Bearcata. I Bearcata, który nie ma skrzydła. Ty tam jeszcze jeden... Nie, to ten Tempest się zniszczył. Myślałem, że to drugi jeszcze Meteor. Dobra, ja się zajmę tym Tempestcikiem. No, a Meteor się sam rozbił, tak jak mówiłem. Chodź tu, Tempest. Chodź. Dobra, odzyskać energię, łapieć nad nim pułap. Masz ogon, skręć w lewo. W drugie lewo. Ja go strącę, zobaczysz. A co tam na tym ogonie? Au. Nieważne. Au. Dobra, ale dwa samoloty zniszczyłem. Ajajajajaja, jeszcze przez Tempesta piątkę strącony. Co, ty też nie żyjesz? Ja. Jak no to... już wiem, stokowy Bearcat nie jest za dobrym Bearcatem. No cóż. Pokazał klasę. No cóż, może no, nie... udało się dwa zniszczyć. Więc można powiedzieć, że suma summarum nasz klan wyszedł... Nie przeszkodziliśmy za bardzo przeciwnik, znaczy no trochę im przeszkodziliśmy, ale nie daliśmy aż też takiej dużej plamy, ani dużego popisu. No nic, to był krótki odcinek, no akurat bitwa taka wyszła. To nieważne to. No cóż, no nie jest, jak będzie koniec bitwy, no to wiadomo, będzie trochę więcej tych kasiorki, trochę więcej punktów badań. No nic, dziękuję wam bardzo, żegna się z wami Skoniu oraz... Shadow. Do usłyszenia następnym razem, cześć.